Otwieram posiedzenie 34. sesji Rady Miejskiej w Lęborku. Witam pana burmistrza, witam państwa radnych, witam przybyłych gości. Porządek obrad. Pierwsze rzymskie, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Drugie rzymskie, przyjęcie protokołu obrad 33. sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie. Pierwsze, zmiany uchwały nr 32 kreska 470 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2018. Punkt drugi, zmiany uchwały nr 32 kreska 469 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2018-2031. Punkt trzeci, uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Punkt 4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów w kwartale ulic Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku. 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszaru w rejonie ulic Piotra Skargi i Staszica w Lęborku. Punkt 6. Zmiany uchwały nr 30 kreska 419 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2017 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej ulicy Kaszubskiej nr 1330 literka G. Punkt 7. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości ulica Stryjewskiego i Mostnika. Punkt 8. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ulica Wielkopolska. Punkt 9. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ulica Weterynaryjna. Punkt 10. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości ulica Staromiejska. Punkt 11. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ulica Mieszka I. 12. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu ulica Handlowa, ulica Targowa, ulica Węgrzynowicza. Punkt 13. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz pokrycie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka ZO w Lęborku ulica Arbitrowej 14 aportem. 14. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 15. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych ulica Sienkiewicza 16/16, ulica Dworcowa 9/6, ulica Chopina 9/7a, ulica Kosaka 27/4, ulica Łokietka 8/7. 16. Przyjęcie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym, programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Lębor w latach 2018-2022. 17. Zmiany uchwały nr 30 kreska 551 łamane przez 2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Lębork. 18. Zapewnienie warunków do osiedlania się na terenie miasta Lęborka nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. 19. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez pana Jarosława Grynia. 20. Rozpatrzenie skargi na działanie burmistrza miasta Lęborka. 21. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Punkt 4 rzymskie. Sprawozdania. Z realizacji uchwały nr 19 kreska 219 łamane przez 2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2008 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, realizacji uchwały przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 gminy miasto Lęborg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku na rok 2017, z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar na lata 2016-2020 za rok 2017, z realizacji gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020 za rok 2017, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017. Piąte rzymskie, interpelacje i zapytania radnych. Szóste rzymskie, wnioski i oświadczenia radnych. Siódme, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Ósme, informacje przewodniczącego rady.
9. Zamknięcie obrad. Proszę Państwa, na sali jest obecnych 20 radnych, co stanowi kworum. Przystępujemy do realizacji projektów uchwał. W związku z tym jest zmiana porządku obrad. Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskowały o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 16. Przypomnę, dotyczy to przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Lęborg w latach 2018-2022. Panie Burmistrzu, to jest, proszę Państwa, można by głosować? Kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem z porządków obrad projektu uchwały nr 16? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za głosowało 16 radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymujących 2 osoby. Projekt uchwały został wycofany. Wpłynął również wniosek pana burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad uchwały o numerze roboczym 22 w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Nadmorskiej. Proponuję, aby ta uchwała, jeżeli będzie wprowadzona, była pod numerem 16, tak jak uchwała, która została wycofana. Państwo otrzymaliście projekt tej uchwały. Czy możemy przegłosować? Kto jest za wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad w miejsce wycofanej uchwały numerze roboczym nr 16? Kto jest za wprowadzeniem? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, 13 było za wprowadzeniem tego projektu uchwały, nikt nie był przeciw, 6 osób się wstrzymało. Uchwała wchodzi do porządku obrad pod numerem roboczym 16. I też była prośba pana burmistrza o zmianę kolejności. Powiem tylko o to, że projekt uchwały numer 6, czyli dotyczący pomocy powiatowi lęborskiemu, jest propozycja, aby znalazł się na miejscu pierwszym, pod numerem pierwszym. Pozostałe projekty uchwał do numeru 6 zmienią swoją numerację. Numer 7 uchwały będzie już, projekt uchwały będzie procedowany zgodnie z porządkiem. Czy możemy przegłosować ten? Tak. Pierwsza będzie głos. Możemy? Tak. Zmiana kolejności. Można. Podaję pod głosowanie propozycję zmiany numeru. Kto jest za przyjęciem takiej propozycji, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie guziku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 19 radnych. Wszyscy byli za, więc porządek zaproponowany na tą sesję został Państwu przedstawiony. Przegłosujemy teraz cały porządek. Proszę bardzo, wniosek formalny. Panie Przewodniczący, składam wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 15 o sprzedaży mieszkań komunalnych. Jak wiadomo, sprzedaż mieszkań jest częścią polityki mieszkaniowej, którą pan burmistrz na myślach prowadzi. Jak już Państwu wspominałem prawie rok temu, ta polityka mieszkaniowa to potężne kontrowersje i niezgodność z prawem, między innymi również sprzedaż mieszkań, i przytoczę Państwu kilka szczegółów już sprawdzonych i udokumentowanych.
Jednym z tego, z tych szczegółów to jest ten fakt tych pominięć. Niektórzy z Państwa nawet do dzisiaj nie wierzą w te pominięcia i nawet w rozmowach mówią, że to nieprawda, więc chciałbym poinformować, że 7 czerwca Sąd Rejonowy w Lęborku wezwał pana burmistrza jako świadka w tej sprawie. Znaczy nie w tej sprawie, nie w tej sprawie. Nie w tej proszę. Gdyby pan się uspokoił, poprawiłem się, nie w tej sprawie, ale na ten temat dokładnie. Tak, w naszej sprawie, panie radny Cybula. I pan burmistrz będzie mógł spokojnie wówczas wytłumaczyć i wyjaśnić, czy dokonywał pominięć, czy nie. Mam nadzieję, że pan burmistrz się stawi. Ale to jest tylko jeden element, proszę państwa. Okazało się, że jest to czubek góry lodowej przy nieprawidłowościach, jakie są w polityce mieszkaniowej. Bo mieszkania do sprzedaży nie wszystkie oczywiście, bo tego się nie da sprawdzić, ponieważ dostęp do dokumentów jest delikatnie mówiąc ograniczony, ale sprawdzone fakty, pozyskiwanie mieszkań następuje delikatnie mówiąc w nielegalny sposób. I zaraz państwu wytłumaczę, jaka jest procedura. Ja mógłbym poprosić pana radnego, bo to jest chyba czas, żeby to w oświadczeniach. Nie, to nie jest oświadczenie, bo to jest do właśnie do tej sprawy. Wyjaśnienie, dlaczego sprzedaż mieszkań należy wstrzymać, panie przewodniczący. Ja chcę to wyjaśnić. Wniosek formalny wystarczy zgłosić, my przegłosujemy. To no ale uzasadnienie się liczy do wniosku. Ja przedstawiam uzasadnienie teraz wniosku. Dlaczego? Dlaczego właśnie wniosek składam o wycofanie? No bo jak państwo mają głosować, nie wiedzieć dlaczego? Więc ja składam uzasadnienie i właśnie chcę to powiedzieć. Ja wiem, że, proszę, ja wiem, że byłoby wyraźnie, gdyby w krótkich słowach, nic nie mówić. No właśnie, problem polega na tym, proszę państwa, że lokale socjalne w Lęborku zgodnie z uchwałą Rady Miasta są przydzielane na jeden rok i ustawa o ochronie praw lokatorów mówi w artykule 23, że gmina powinna przedłużyć umowę, jeśli nic się nie zmieniło w sytuacji materialnej danego najemcy. Czyli dalej jego dochody są na takim poziomie, że go stać wyłącznie na lokal socjalny i nic więcej. I pod warunkiem, że wszystkie zobowiązania ponosi. Czyli płaci czynsz, tam ryczałty za wodę, jakieś jeszcze inne rzeczy. I proszę państwa, co się okazuje? Że mija ten rok, a miasto nie przedłuża umowy. Mimo, że najemca główny spełnia wszystkie kryteria zgodnie z ustawą. I co robi pan burmistrz? Składa wniosek o eksmisję do sądu tej osoby z powodu, że brak jest zawartej umowy najmu. Czyli korzystanie z mieszkania w sposób bezumowny. Ta rodzina stawia się w sądzie. Sąd, nie badając przyczyn, bo tego nie jest sąd, sprawdza, czy jest umowa. Nie ma, więc orzeka eksmisję do lokalu socjalnego. Ta rodzina jest przenoszona, a mieszkanie jest sprzedawane na wolnym rynku. Jeśli to jest polityka mieszkaniowa pana burmistrza, no to powiem szczerze, że ręce opadają i dlatego mieszkań nie powinno się teraz sprzedawać, trzeba wstrzymać i wyjaśnić tę sytuację. Dlaczego Witold Namyślak, burmistrz miasta, w taki sposób prowadzi procedurę pozyskiwania lokali? Oczywiście nie wszystkich, bo to nie są wszystkie lokale, ale takie przypadki już są. Proszę państwa, to, że lokale mieszkalne z eksmisji, osoby po eksmisji dostają na osiedlu Sportowa, to jest też zadziwiające. Takie przypadki są również. I należałoby się wyjaśnienie dla Rady bynajmniej, już nie wiem czy mieszkańcom, bo pan burmistrz nie jest skory do wyjaśnień, a z wywiadów prasowych nic nie wynika. Albo dziennikarze nie zadali tego pytania, albo pan burmistrz tak kluczył, żeby na ten temat akurat nie wskoczyć. Proszę państwa, to, że mieszkania próbuje się zabrać osobom, które pracują czasowo za granicą, czyli czasowo nie są w Lęborku. I nie wiem, dlaczego im się próbuje zabierać. Ci ludzie najczęściej, nie mając pomocy prawnej, przegrywają te sprawy faktycznie. A pan burmistrz w mediach powiedział, że sądy stają po stronie miasta. No to teraz, proszę państwa, jeśli taka sprawa do nas trafi, to my będziemy reprezentować tą osobę w sądzie. Ponieważ to nie jest zgodne z prawem. Osoby mają prawo pracować poza miejscem, poza Lęborkiem, a dalej być najemcą lokalu. No bo takie jest życie. I wiemy dokładnie, ile osób z naszych rodzin wyjeżdża z Lęborka za pracą za granicę, bo tutaj nie ma pracy. Tutaj czy w pobliżu nawet. Proszę państwa, następny przypadek to, że osoba spoza Lęborka, nie że mieszkaniec z sąsiedniej gminy, tylko bardzo daleko mieszkający na stałe otrzymał mieszkanie w Lęborku, to jest też potwierdzony fakt. Nazwiskami oczywiście nie będę tutaj na sesji podawał, ale są do wglądu tych radnych, którzy chcieliby zobaczyć, o kim jest mowa. Proszę państwa, i teraz jeszcze problem tych przebudów, które właśnie w niektórych mieszkaniach pozyskanych są dokonywane. Okazuje się, że w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z prawem budowlanym, powinno być pozwolenie na budowę, na przebudowę tego lokalu. Nie ma pozwoleń na budowę i dlatego te budynki, te mieszkania, przepraszam, te lokale, są tak po prostu zawilgocone, bo w nich nie ma wentylacji właściwej. Gdyby było pozwolenie na budowę, gdyby była taka decyzja, to musiałaby być cała dokumentacja złożona.
Na wszystko. Na wszystkie sieci, również wentylację. A tego nie ma. Tu się robi szybciutko i stan ich jest taki fatalny, że w okresie jesienno-zimowo-wiosennym totalna wilgoć jest w tych lokalach. Wobec tego te lokale są w takim stanie, jakim są. I to jest znowu niezgodność z prawem, że nie ma tego pozwolenia na budowę tej decyzji. Dlaczego MZGK nie występuje o to? Nie mam pojęcia, ale jest to wykonywane bez pozwolenia na budowę. Ponieważ pan przewodniczący mówi, że żeby nie ten, nie będę dalej mówił, ale uważam, że ta sprawa do chwili wyjaśnienia powinna spowodować wstrzymanie sprzedaży mieszkań, ponieważ my na tym ewidentnie tracimy. Lista jak była długa, oczekujących tak dalej jest, nic się nie dzieje w polityce mieszkaniowej takiego, że mieszkań przybywa, a ubywa oczekujących na przydział. Więc proszę, wnioskuję ponownie o wycofanie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Zbigniew Cybula. Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, Panie Radny Schroeder, proszę nie opowiadać nieprawdy. Rozprawa w Sądzie Siódmego jest wytoczona z prywatnych, wzajemnych naszych aktów oskarżenia i pan burmistrz jest wezwany w tej sprawie o zniesławienie. W tej sprawie, a nie w kwestiach mieszkaniowych. W związku z tym, co pan opowiada, proszę pana, w czerwcu pan zaczął opowiadać, manipulować faktami na sesji absolutoryjnej. Myślę, że odnoszę wrażenie takie, że panu skończyło się paliwo na te pominięcia, bo się okazuje, że to była brednia. W związku z tym mam tutaj od października przygotowane, tylko zawsze odkładam, bo jesteśmy zmęczeni sesją. Być może dzisiaj znajdę czas, chociaż dzisiejszy dzień też jest dość mocno napięty z powodu innych rzeczy tutaj dziejących się w Lęborku poza sesją. Proszę Państwa, tylko 2014 rok, który badała Komisja Rewizyjna, personalnie odnoszę się do rzekomych pominięć, które wskazywał pan radny Schroeder. Pan Schroeder dostanie to za pośrednictwem sądu, a po wykorzystaniu w sądzie otrzyma to również Komisja Społeczna do wglądu. I tyle. Proszę państwa, odnoszę wrażenie, to jest moje wrażenie, że chodzi o to, żeby było jak najgorzej. To nie jest troska o to, że mieszkania są sprzedawane. Tu chodzi o to, żeby przeszkadzać burmistrzowi, żeby wytwarzać wrażenie atmosfery jakiejś afery, afer, których nie ma. Takie jest działanie w mojej ocenie pana radnego. W związku z tym, proszę państwa, nie dajmy się zwieść po raz kolejny panu radnemu Schroederowi. Głosujmy przeciw wycofaniu tej uchwały. Czy gotowi jesteśmy do głosowania? Proszę państwa, głosem formalnym pana radnego Maćka Schroedera. Przypominam, że żeby był skuteczny, musi zagłosować za 11 radnych. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek formalny pana radnego Macieja Schroedera o wycofaniu z programu obrad projektu uchwały o roboczym numerze 15. Kto jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych. Za było 6 radnych. 11 przeciw. Wniosek nie został uwzględniony. Przystępujemy do głosowania porządku obrad. Czy jesteśmy gotowi już? Można. Będziemy głosowali porządek obrad wraz ze zmianą. Bardzo proszę. No ale to już jest głosowanie. Nie do końca jestem przekonany, Wysoka Rado, czy to na tym etapie, ale ponieważ była podobna sytuacja, tam w porządku obrad jedna z uchwał, ta w sprawie petycji, ona jest zatytułowana
jakby to była petycja pana Grynia, natomiast artykuł 2 ustęp 1 ustawy o petycjach różnicuje podmioty wnoszące petycje na osoby fizyczne, osoby prawne i wiele innych. I tę petycję konkretną, jak mamy w samej treści, wnosi Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, więc tak czy inaczej w samej treści uchwały tak to powinno być. Nie wiem, czy to już na tym etapie. Jeżeli by można, to bym po prostu sprostował. Znaczy zmienił ten zapis, że chodzi o tę konkretną petycję nie prywatnej osoby, tylko osoby prawnej. Oczywiście przyjmiemy ten wniosek przy głosowaniu projektu uchwały. Jako autokorektę wniosę o zmianę tytułu projektu uchwały. Powtarzam jeszcze raz, przystąpimy do głosowania porządku obrad wraz ze zmianami. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych, 16 było za, nikt nie był przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Porządek został uchwalony. Przystępujemy do procedowania projektów uchwał. Przed procedowaniem przyjmiemy protokół z poprzedniej sesji. Można? Punkt 2. Przyjęcie protokołu obrad z 33. sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018. Ktoś z Państwa wnosi uwagi do protokołu? Jeżeli nie, podaję to pod głosowanie. Kto jest z Państwa za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych, 8 miast było za, 2 się wstrzymało. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do rozpatrywania projektów uchwał wraz ze zmianą. Procedować będziemy uchwałę o numerze roboczym numer 6. W tej chwili jest na pierwszym miejscu. Projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr 30/419/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2017 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej ulicy Kaszubskiej nr 1330 literka G. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? To jest 522, ja podam przy głosowaniu. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/522/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 30/419/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi lęborskiemu na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej ulicy Kaszubskiej nr 1330 literka G. Kto? Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 20 radnych, wszyscy byli za. Uchwała została podjęta. Przed kolejnym głosowaniem musimy sprawdzić numer projektów uchwał, bo mamy dwie karteczki o różnych numerach. Pan sprawdzi jeszcze. Bo według mnie jest 522. Dobrze, czyli jest dobrze. Kolejny projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały nr 32/470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2018. Państwo otrzymaliście materiały, pani skarbnik na komisjach przedstawiła tę propozycję tych zmian. Przedstawię opinię komisji. Wszystkie komisje zaopiniowały je pozytywnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/523/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 32
470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2018. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych, 14 było za, 3 przeciw, 3 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały nr 32/469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na lata 2018-2031. Przeczytam opinię komisji. Wszystkie komisje zaopiniowały ten projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/524/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka na rok 2018-2031. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 14 radnych, 5 było przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Przedstawię państwu opinię komisji. 3 komisje wydały opinię pozytywną, natomiast wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczy prac późniejszych w naszym studium odnośnie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego poszczególnych sektorów naszego miasta. To będzie procedowane przy uchwaleniu tych planów, natomiast ten wniosek do pana burmistrza złożę i będzie on uwzględniony przy dalszych pracach. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie uchwalenia studium? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych, 13 radnych było za, 3 przeciw, 4 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów kwartale ulic Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Maciej Szeder. Panie przewodniczący, dostaliśmy dzisiaj opinię podpisaną przez pana naczelnika Przemysława Skarbka i w tej sprawie, to co na komisji mówiłem, bo nie wszyscy państwo byli na Komisji Gospodarki Miejskiej, uchwalanie planów na obszary praktycznie całkowicie zurbanizowane już i o określonym zakresie użytkowania, czyli czy to będzie przemysł, czy jakiś handel, czy też mieszkaniówka, a o takim terenie mówimy teraz. I ta następna uchwała, która mówi o terenie wśród budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, końcówka Staszica zdaje się. Proszę państwa, to są uchwały, które można, znaczy których nie trzeba podejmować, bo to jest wydawanie niepotrzebnych pieniędzy. Zgadzam się całkowicie z panem naczelnikiem Jurakiem, że plany zagospodarowania są jak najbardziej potrzebne. W sytuacji, gdy wielkie jakieś, czy jakieś inne obszary nie mają zagospodarowania, są inwestorzy, którzy chcą różne rzeczy robić i tak dalej, to plan wówczas pozwala to zrobić. Natomiast tutaj w sytuacji takiej, gdzie właściwie wiadomo co jest i decyzją o warunkach można całkowicie to zrobić,
Chociaż pan Skarbek pisze, że jest to niedopuszczalne, więc ja nie wiem, dlaczego notariusze to robią. No i już sam sposób, że tutaj pan Skarbek pisze, że gmina sobie nie może wydać decyzji, od razu mówię, że jaki problem... Jest pan Skarbek? Można przecież wyłączyć organ i to się stosuje. Na to są orzeczenia sądu. Występuje się do wójta gminy sąsiedniej o wyłączenie, on robi decyzję na warunkach, o warunkach na to, co my chcemy. Problemem jest co innego. Jeżeli jest ukryty cel, co miałoby zostać wybudowane na tym terenie, innego niż okoliczna zabudowa. Jeśli na ulicy Staszica, mówimy o tej kolejnej uchwale, to jest całkowicie teren jednorodzinny, mieszkalny, jest zamysł, żeby wybudować wielki piętrowiec, mieszkalny na przykład, to z decyzji się tego nie zrobi, o warunkach zabudowy. Więc jeżeli jest taki cel, to trzeba tylko nam powiedzieć, że jest inwestor, chciałby budować jakieś, nie wiem, małe osiedle albo wysokie budynki i wtedy plan jest jak najbardziej potrzebny. Czemu ten wieżowiec miałby tam nie powstać, tak? Kwestia, czy tam ci mieszkańcy się odwołają, czy nie, to inna kwestia, to zupełnie. Ale ten przykład z ulicy właśnie Targowej i Staszica? Jak? No właśnie, nie, mówię o tym, co zostało przez sąd unieważniona, ta decyzja o warunkach, gdzie w zabudowie mieszkalnej próbowano zrobić budynek o wiele wyższy niż otaczające je obiekty. Tam trzeba zrobić plan, żeby ten budynek mógł powstać. Chyba, że czekają jeszcze na NSA, co stwierdzi, ale najprawdopodobniej stwierdzi to samo, co wojewódzki sąd, czyli tę decyzję uzna za nieważną. Wobec tego, skoro jest ukryty cel, panie burmistrzu, jakiś inwestor albo coś, to trzeba powiedzieć i wówczas jasna sprawa, głosujemy. Ale jeżeli nie ma takiego celu, to zupełnie zbędnym jest wydawanie dziesiątków tysięcy złotych na plan zagospodarowania i czas zmarnowany na to, żeby ten plan powstał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/526/2018 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 maja 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru kwartale ulic Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Jędrzejowie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych, 14 było za, 2 przeciw, 4 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Piotra Skargi i Staszica. Projekt uchwały został zaopiniowany przez komisję pozytywną, komisja budżetowa bez opinii. Jest propozycja na wyjaśnienie możliwości innego rozwiązania tego projektu uchwały. Czyli to wyjaśnienie pana Skarbka dotyczy również tego projektu uchwały. Dobrze. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Proszę bardzo. Nie ma tutaj jakby problemu, ale dowiedziałem się przed chwilą, że właśnie po to jest plan, żeby inwestor wybudował tam galerię. No i okej. Okay. Mówię o tej, którą żeśmy przegłosowali przed chwilą, tak? Tylko po co to ukrywać? Po prostu trzeba powiedzieć, nie ma problemu, tak? I plan niech sobie powstaje, bo państwo wiecie, jaki jest niuans z planem zagospodarowania. Procedura jest taka, że praktycznie można uchwalić wszystko. Jeśli radni przegłosują, to można całkowicie zmienić sposób użytkowania. Dlatego się plan uchwala, bo potem go bardzo trudno podważyć, ponieważ procedura administracyjna tylko dotyczy procedury de facto, a nie tego, co tam będzie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/527/2018 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 maja 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Piotra Skargi i Staszica w Jędrzejowie. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu brało udział 20 radnych, 13 było za, 1 osoba przeciw, 6 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, zgodnie z numeracją porządku, który Państwo otrzymaliście, dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Ja tylko ten paragraf pierwszy. Dotyczy nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika, stanowiącej działki numer 2206/4 i 2008/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś, kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/528/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 14 było za, 5 przeciw. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Dotyczy ulicy Wielkopolskiej. Komisje wszystkie wydały opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby z Państwa w tej sprawie zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/529/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości do przetargu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 16 było za, 3 się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienie z obowiązku sprzedaży nieruchomości do przetargu dotyczy ulicy Weterynaryjnej. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/530/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 18 było za, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości dotyczy ulicy Staromiejskiej. Opinie komisji, wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 15 było za, 4 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości do przetargu dotyczy ulicy Mieszka I. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/532/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
głosowaniu brało udział 19 radnych, 16 było za, jedna osoba się wstrzymała, jedna osoba się była przeciwna, dwoje się wstrzymało, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży według przetargu dotyczy ulicy Handlowej, Targowej i ulicy Węgrzynowicza. Opinie komisji, wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/533/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży do przetargu. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 16 było za, nikt nie był przeciw, troje się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, numer roboczy 13, podpowiadam, wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz pokrycie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Lęborku, ulica Armikowie 14, aportem. Opinie komisji, wszystkie komisje wydały opinię pozytywną do tego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/534/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz pokrycie udziału w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Lęborku, ulica Armii Krajowej, aportem. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 13 było za, nikt nie był przeciw, 6 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały o numerze roboczym 14, wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Opinie komisji, wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/535/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 14 było za, 5 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Do kolejnego projektu uchwały została wniesiona autokorekta. To jest projekt uchwały o numerze roboczym 15. W tym projekcie uchwały po punkcie 5 został dopisany akapit 6. Dotyczy lokalu mieszkalnego numer 4 o powierzchni użytkowej 66,63 m2 znajdującego się w budynku przy placu Kopernika 10 wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie stanowiącym działkę numer 310/3 o powierzchni 328 m2 obręb 3 miasta Lęborka. Komisje wydały opinię. Komisja Gospodarki Miejskiej opinii nie wyraziła. Czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystąpimy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały nr 34/536/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja wraz z autokorektą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 13 było za, 5 się było przeciw, jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta.
Teraz w miejsce wycofanego projektu uchwały, uchwała dodatkowa o numerze roboczym 22 dotyczy zgody na sprzedaż nieruchomości. Ja tylko doczytam paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ulicy Nadmorskiej, stanowiących działki wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. To jest uchwała dodatkowa. Nie ma tutaj opinii komisji. Gdyby ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Uchwała nr 34/537/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie guzika. Proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 13 było za, 1 przeciw, 5 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny numer uchwały roboczej to jest 17. Uchwała dotyczy, projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr 30/551/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem zarządzającym jest gmina miasto Lęborg. Państwo otrzymaliście opinię prawną, o którą też prosiła w swoich wnioskach Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarki Miejskiej. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/538/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 w sprawie zmiany uchwały nr 551/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest lub zarządzającym jest gmina miasto Lęborg. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie guzika. Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, 5 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały to jest numer roboczy 18. Zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie miasta Lęborka nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. Wszystkie komisje zaopiniowały ten projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W związku? Aha. Bardzo proszę, powtórzymy głosowanie. Głosować? Powtórzymy głosowanie. Projekt uchwały nr 34/539 w treści, jak Państwo macie w projekcie uchwały. Kto jest za przyjęcie tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych, 17 było za, 3 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze roboczym nr 19 dotyczy petycji zgłoszonej przez pana Grynia. Ja tutaj w ramach autokorekty w tytule tego projektu uchwały przeczytam w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Czy tak jest pełna nazwa tego stowarzyszenia, bo cytuję z pamięci.
No nie. No ja ustosunkowałem się do tego, do pana prośby, panie radny, i tytule uznałem, wyczyniłem ten nazwę Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Przeczytam państwu opinię komisji. Komisja Polityki Społecznej, Komisja Strategii Rozwoju wydała opinię pozytywną, Komisja Gospodarki Miejskiej negatywną, Komisja Budżetowa bez opinii. Czy ktoś chciałby zabrać państwa? Komisja jest negatywna, tak, miejski. Budżetowa bez opinii. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Ale to... Bo to jest kolejny projekt uchwały. Nie, uchwała dotyczy petycji, które złożyło stowarzyszenie, i komisje wydały takie opinie. Mam to z protokołów komisji. Społeczna komisja pozytywna, strategii rozwoju pozytywna, komisja miejska negatywna, komisja budżetowa bez opinii. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, radny Włodzimierz Klata. Wysoka Rado, myślę, że na wstępie, ponieważ tu już część Rady zidentyfikowała, co innego jest opinia do petycji i te były pozytywne, a co innego opinia do uchwały, która proponowała uznanie jej za bezzasadną, i te były negatywne. Taka tu jest różnica. Z tego, co ja pamiętam, podmiotem wnoszącym był Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, oddział w Lęborku, i w związku z tym wydaje mi się, że konsekwentnie i w tytule, i w treści uchwały, tam w kilku miejscach to występuje, co najmniej 3 razy, tak? Bo w tytule, w paragrafie 1 punkt 1 i potem w uzasadnieniu petycji, które to uzasadnienie ma być przekazane wnioskodawcy. Więc wszędzie tam, gdzie jest słowo petycja czy petycję, należałoby to po tym słowie dodać Ruchu Kontroli Wyborów, Ruchu Kontroli Władzy, oddział w Lęborku. A to, że tam ten pan złożył, no to można tak, jak gdyby tutaj, w sensie, bo działa w imieniu tego ruchu. I to byłby mój wniosek, bo nie usłyszałem, że ta autokorekta obejmowała także te kolejne 2 miejsca, tak? Wniosek był natury bardziej takiej porządkowej, ponieważ ta ustawa o petycjach wyraźnie definiuje kwestię podmiotu wnoszącego petycję. I to jest istotne potem na dalszy tok postępowania ze sposobem jej rozstrzygnięcia, a wadliwe przywołanie podmiotu mogłoby mieć wpływ na poprawność i skuteczność rozpatrzenia tej petycji. To jest mój pierwszy wniosek. Drugi wniosek dotyczy zastąpienia tego fragmentu, którym piszemy, odnosząc się do uznania petycji, to można powiedzieć, że jest drugi akapit, ale tak już pod koniec. To są, dokładnie mówiąc, 2 zdania, ponieważ przywoływana tam jest ustawa o gospodarowaniu, o gospodarce nieruchomościami i przepisy, które mówią o tym, że pan burmistrz jest organem, który wydaje decyzje w sprawie lokali. Petycja w ogóle nie dotyczyła uprawnień pana burmistrza i w ogóle nie wiem, dlaczego ten przepis został przywołany, bo merytorycznie w ogóle nie jest związany z przedmiotem tej uchwały. Więc uważam, że to należałoby wykreślić, natomiast przywołać zdanie w następujący sposób. Ramy prawne kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Lęborka wyznacza artykuł 21 ust. 3 punkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego
przesądzający, że Rada Miejska uchwala sposób poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony o najem lokali socjalnych. I tylko do tej części w ogóle petycja się odnosi, czyli do uprawnień kontrolnych. Myślę, że nikt z Państwa chyba nie ma wątpliwości, że pan burmistrz nie ma uprawnień kontrolnych do samego siebie. Czyli, że to całkiem inne ciało kontroluje pana burmistrza. I tylko do tego ta petycja się odnosi. Niezależnie od tych uwag zgłaszanych, bo to są uwagi, które zgłaszałem na komisjach, ale jakoś one gdzieś tam przewodniczący zostawił tak, jak uznał, że tak będzie lepiej. Uważam, że gdybyśmy w tym momencie petycję uznali za bezzasadną w punktach 1, 2 i 3, to tak jakbyśmy powiedzieli, że przez ostatnie 5 lat w zasadzie nic się nie stało. Zablokowano nabór do Komisji Kontroli Polityki Mieszkaniowej. Komisji nie powoływano, komisja nie istniała, zawiodły przepisy przynajmniej przez 7 lat, zawiodła prawdopodobnie osoba, która powinna tego pilnować, zawiódł kierownik referatu, który musiał go, tę osobę kontrolować, zawiódł naczelnik wydziału, który kierował ten referat. Różnie to było, bo tak jak ustaliłem, ten referat przeskakiwał pomiędzy różnymi jednostkami. Ostatecznie zawiódł nadzór, a przez większość czasu zdaje się, że zastępca burmistrza był odpowiedzialny za nadzór tej linii. Co więcej, zawiódł całkowicie system kontroli wewnętrznej, nad którym pieczę sprawuje sekretarz miasta i komórka organizacyjna. Żadna z tych, to jest potężna machina, która powinna była to kontrolować, jakoś no, nie udało się przez lata tego namierzyć. W związku z tym, jeżeli obecne uregulowania i przekazanie tych uprawnień w tym kierunku się nie sprawdziły, proponuję, aby to zmienić zgodnie z propozycją w petycji, czyli aby to Rada Miejska rekrutację komisji, która następnie będzie kontrolowała decyzję burmistrza, aby to Rada tę rekrutację przeprowadzała, a nie burmistrz sam rekrutował tych, którzy mają go potem kontrolować. Jednocześnie komisja komisja kontrolna nie ma obowiązku składania żadnego sprawozdania Radzie. Przez to my jako radni byliśmy pozbawieni informacji, nie do końca wiedzieliśmy, jak się sprawy mają. Jedno jedyne sprawozdanie, jakie w ogóle ma komisja przedstawiać, to już na koniec kadencji. Najczęściej bywa tak, że zanim się odpowiedni urzędnik zorientuje, że komisja na czas nie złożyła, to komisja przestaje istnieć. I tak było również w tym przypadku. Komisja przestała istnieć i nie złożyła sprawozdania. Sprawozdanie przede wszystkim składa wyłącznie burmistrzowi, co wydaje mi się, że pozbawia Radę bezpośredniej możliwości zorientowania się, jak wyglądają sprawy mieszkaniowe. Propozycja moja, aby te przepisy poprawić, te przepisy, które doprowadziły do wysoce niezręcznej sytuacji. Myślę, że to nie było i nie jest dobre, żeby rekrutację do komisji kontrolującej przeprowadzał ten organ, który ma być przez nią kontrolowany. Nie mówiąc o tym, że fakt nieprzeprowadzania tej rekrutacji to już w ogóle, no wydaje mi się, że wysoce jest niestosowny i warto zmienić przepisy w tym zakresie. Jednocześnie uważam, że ani nie było dobre, ani nie jest, ani na przyszłość nie byłoby nadal dobre utrzymanie tego stanu, w którym komisja kontrolująca decyzje mieszkaniowe nie ma obowiązku przedkładania Radzie żadnych sprawozdań.
Wydaje się, że ta propozycja, która jest w petycji, czyli aby to były raz na 6 miesięcy syntetyczne, króciutkie informacje, co komisja kontrolna zrobiła i co ustaliła, dałyby to minimum wiedzy Radzie Miejskiej na temat tego, co się dzieje. Jednocześnie te zapisy w załączniku do naszej uchwały, które konstytuują komisję kontrolną, mają wiele luk, które doprowadziły do wielu niejasności. Państwo pamiętacie, jedni uważali, że komisję ktoś zwoływał, radni dostawali sygnały od członków tej komisji, że żadnych zwołań nie było. Dokumentacji na temat zwołań, zaproszeń, poza pierwszym zaproszeniem na pierwszą komisję, którą podpisywał jeszcze naczelnik Skarbek, potem żadnych pisemnych zaproszeń nie było. Pytanie, czy to było uchybienie komisji, czy kogokolwiek, no trudno tutaj powiedzieć. Wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być wprost doprecyzowane, w jaki sposób te posiedzenia są zwoływane, żeby niepotrzebnie nikogo nie obarczać jakąś domniemywaną odpowiedzialnością. W tej sytuacji w odpowiedni sposób należałoby zmodyfikować paragraf 1, punkt 1, tak aby zarówno w zakresie przekazania funkcji naboru członków do komisji kontrolnej przeszły do Rady Miejskiej, do jej komisji, bądź bezpośrednio do przewodniczącego, to wszystko jest do domówienia. I tu w ostatnim akapicie przewodniczący bardzo ładnie w uzasadnieniu pisze, że same szczegóły rozwiązań, no to dopiero będą wypracowane, chodzi tylko o kierunek rozwiązań. Po drugie, aby bardziej uszczegółowić regulamin pracy, żeby nie było tych luk, niedomówień, niejasności i dokumentowania pracy komisji w formie trudnej w ogóle do weryfikacji, bo to był jakiś taki zeszyt do notatek, odręcznie 2-3 zdania. I ostatnia rzecz to zapewnienie radnym dostępu do przynajmniej jakiejś minimalnej, ale systematycznej dawki informacji na temat tego, jak wypadają kontrole polityki mieszkaniowej. To jest ujęte w punkcie 3 i moja propozycja jest taka, aby to się co pół roku odbywało. Ja przypomnę, że pan burmistrz na każdej sesji składa nam informacje na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i przez te 7 lat, w których komisja nie pracowała, czyli wręcz nie istniała, w żadnym z tych sprawozdań, a było ich chyba 70, nie było nawet wzmianki o tym, że coś jest złego. My byliśmy od tej informacji odcięci i uważam, że nie potrzeba nam pośredników, bezpośrednio radni od komisji do spraw kontroli polityki mieszkaniowej, w miarę systematycznie króciutkie informacje na temat tego, co się dzieje, powinni otrzymywać. Widzimy w tej chwili z kolei jakby takie wahnięcie w drugą stronę, ponieważ to jest nie do końca uregulowane, niedoprecyzowane. Teraz jesteśmy z kolei zasypywani pismami, pełną korespondencją, niuansami, przecinkami i paragrafami, z których też niewiele wynika. Taka moja propozycja, reasumując. Pierwszy wniosek o skorygowanie podmiotu wnoszącego w tych 3, zdaje się, miejscach, w uchwale, w tytule i w uzasadnieniu. I kwestia wymiany podstawy prawnej, która jest przywołana w uzasadnieniu jako materia prawna do oceny w ogóle kwestii regulowania kontroli społecznej decyzji mieszkaniowych. I ostatnia rzecz, uznanie, czyli 3 wnioski cząstkowe, uznanie punktu 1 za zasadny, uznanie punktu 2 za zasadny i punktu 3 za zasadny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę, pan radny Maciej Szeder. Panie przewodniczący, to jest właściwie do pana pytanie, ponieważ przedstawił pan projekt autorski uchwały, projektu uchwały i problem tylko polega na tym,
Na czym pan się oparł, mając informację z komisji, że komisje dwie opiniują petycję pozytywnie, jedna poczeka na sesję, jedna nie wydała opinii. Mając takie dwie informacje, pan przygotowuje projekt, ten, który mamy, z jakimiś punktami, że te na tak, jeden na nie. I tu jest mamy pewien problem. Ja bym tutaj chciał, żeby tu również może radcy prawni się w tej sprawie wypowiedzieli, bo ja tego nie rozumiem. Pan przewodniczący wychodzi z inicjatywą uchwałodawczą i ma takie prawo. Tylko że podstawa tej inicjatywy jest zupełnie inna niż ta uchwała, niż ona ją ma. Bo to jest uchwała rady, nie pana przewodniczącego. Pan przewodniczący ją tylko technicznie przygotowuje. Tak jak pracownik wydziału. Dostaje polecenie od naczelnika i przygotowuje uchwałę. Ale on nie jest jakby jest jej autorem. Autorem tej uchwały jest Rada Miasta. Skoro Rada Miasta, no to musi być ona inaczej sformułowana. Bo dwie komisje są za petycją, dwie nie wydały jeszcze opinii i wydadzą dzisiaj. Być może Rada przegłosuje negatywnie, czyli za bezzasadną tą petycję. Ale taka powinna być uchwała, a nie uchwała, a ewentualnie mogą być dwie uchwały. Jedna Rady, a druga indywidualna, bo pan przewodniczący ma takie prawo, żeby zgłaszać samodzielnie projekty uchwał. Wobec tego ja jakby nie rozumiem, panie przewodniczący, jak na tej podstawie, mając te informacje z komisji odnośnie stosunku do petycji, pan wysnuł wniosek, że 1, 2, 3 punkty są na nie, a czwarty jest na tak. Ja bym prosił o wyjaśnienie tego, tak, jeśli można. I czy ja dobrze rozumiem, państwo radcy, tak, że uchwała jest rady, nie przewodniczącego rady w tej sprawie. Więc prosiłbym, żeby to... Uważam, że powinna być inna uchwała. Dwie mogą być. Przewodniczącego i rady, ale rady powinna być. Nie? To bym prosił właśnie o jakąś informację, jeśli może. Bardzo proszę, czy pan radca prawny w tej sprawie mógłby, czy burmistrz? Przewodniczący Rady Miejskiej wykazał inicjatywę uchwałodawczą, ale projekt uchwały jest Rady. Projekt został przygotowany w takim, a nie innym kształcie i teraz na sesji państwo jako radni możecie zgłaszać wnioski o ewentualną zmianę tego projektu uchwały. Tylko tyle. Dobra. To ja mogę pytanie moje w takim razie? Proszę. To panie przewodniczący, ja bym poprosił o wyjaśnienie. Jak mając informacje o stosunku do petycji, pan wysunął wnioski, że te punkty 1, 2, 3 bezzasadne, a czwarty zasadny, skoro komisje w tych punktach tak tego nie rozpatrywały. Jest tylko ogólna informacja pozytywnie lub negatywnie. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać jeszcze głos? W tej sprawie? Szanowni państwo, ja uczestniczyłem w trzech komisjach Rady Miejskiej i przedstawiłem ten projekt i wysłuchałem dokładnie wniosków, które tam zostały przedstawione. Pierwszy projekt, który został złożony do takiej dyskusji na forum Rady, na forum komisji, zakładał, że ta petycja jest bezzasadna w tych czterech punktach. Po ustaleniach w Komisji Społecznej, w Komisji Strategii i Rozwoju, po wizycie na Komisji Gospodarki Miejskiej, na podstawie tych słów i wniosków, które tam usłyszałem, doszedłem do wniosku, że można tą petycję rozpatrzeć w inny sposób niż pierwotnie, czyli uznać za zasadną w punkcie wniosku wnoszącego tę petycję, w wniosku czwartym, który dotyczy sposobu dokładnie utraty członkostwa przedmiotowej komisji, większej niż obecnie możliwości uzupełnienia składu komisji, zapewnienia realnej, merytorycznej i wartościowej kontroli, działania na wypadek bezczynności komisji. W tym akurat punkcie uznałem, że można zaproponować Wysokiej Radzie, żeby uznać tę petycję za zasadną. Natomiast pozostałe trzy pierwsze punkty, które wnioskodawca złożył w petycji, one są zawarte w ustawie, w uchwale, która w tej chwili funkcjonuje i przez 10 lat nie było żadnych problemów z tą działalnością. Pojawiły się w pewnym momencie. Natomiast jak sam już pan radny zauważył, ta komisja działa nawet bardziej niż sprawnie, niż sobie byśmy tego oczekiwali. Dlatego zaproponowałem taki projekt i jeżeli państwo się zgodzicie z tym projektem, przegłosujemy ten projekt uchwały albo nie. Takie jest moje tutaj stanowisko jako przewodniczącego rady.
A zwracam się do Rady o to, abyście Państwo wyrazili swoją opinię przez głosowanie. Jeżeli jestem już przy głosie, to ten wniosek pana radnego Władysława Klaty odnośnie zmiany osoby zgłaszającej, to formuła to korekty będzie w tych miejscach, gdzie występuje nazwisko, imię wnioskodawcy, będzie zamienione w formie autokorekty na pełną nazwę Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, Oddział Blęborków, również w projekcie uchwały i w uzasadnieniu. Natomiast ten projekt, tą prośbę pana, czy wniosek pana radnego Klaty odnośnie zmiany w projekcie uchwały punktu 1, 2, 3 za zasadne lub bezzasadne, ja podam pod głosowanie. Jeżeli państwo uznacie, że jak pan Włodzimierz Klata proponuje uznać za zasadne w tych 3 punktach, to zmienimy projekt uchwały. Jeżeli nie, to pozostaniemy. Jeżeli mógłbym poprosić teraz do głosowania, autokorekta, to już powiedziałem, będzie zmieniona. Następny wniosek pana radnego Klaty dotyczył tej podstawy prawnej odnośnie tego akapitu, odnosząc się do petycji. Tutaj pan radny Włodzimierz Klata zaproponował, żeby ten akapit wyrzucić, usunąć, a zaproponować inną podstawę prawną, cytowaną, i to będzie cytowane z protokołu i też w formie autokorekty będzie wniesione do projektu uchwały na właściwą podstawę prawną, którą pan radny zaproponował. No ja podam pod głosowanie ten wniosek formalny. Czy ktoś z państwa? No to przystępujemy do głosowania wniosku formalnego o wyjaśnienie. No to jeżeli pan radny by zacytował, to... Ale słyszeliśmy wszyscy, że chodzi o inną ustawę, która dotyczy tego zagadnienia. Więc głosujemy. Można takie coś? To uzasadnienie prawne, które zostało zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały i przytoczenie przepisów 3 tam wymienionych ustaw, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie praw lokatorów, miało na celu wykazanie, że gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi należy do kompetencji burmistrza. Uznając, że wynajmowanie lokali jako jednego z rodzajów nieruchomości stanowi również element gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, spowodowało to umieszczenie tych przepisów w uzasadnieniu prawnym do projektu uchwały, żeby wykazać, że punkty od 1 do 3 petycji są już uregulowane w uchwale Rady o zasadach wynajmowania lokali komunalnych. W związku z tym petycja w tym zakresie zdaniem projektodawcy jest bezzasadna. Taki był tok rozumowania przed umieszczeniem tych przepisów w uzasadnieniu prawnym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radny Włodzimierz Klata. Oczywiście z pierwszą częścią wypowiedzi pani mecenas, no nie sposób się nie zgodzić i też tak uważam. I dlatego to potwierdza moje stwierdzenie, że to jest bezprzedmiotowe, bo petycja nie dotyka w żaden sposób kompetencji pana burmistrza odnośnie podejmowania decyzji do przyznawania lokali. Petycja dotyczy wyłącznie warstwy kontrolnej, dlatego przytoczyłem całkiem inny przepis. On zresztą jest przywołany także w samej petycji. Zgadzam się z tym, że to jest przyznawanie lokali, to jest decyzja pana burmistrza, ale decyzja ta na podstawie całkiem innych przepisów, każda, podlega kontroli przez tę komisję społeczną i o tym my w ogóle nie mówimy. Natomiast nie mogę się zgodzić z interpretacją, która przebijałaby z tej drugiej części, że skoro pan burmistrz jest uprawniony do wydawania jednoosobowo decyzji o przyznaniu mieszkania, to nikt nie jest uprawniony do decydowania
w jaki sposób kontrola tych decyzji się będzie odbywała. Tak nie jest. Co więcej, podałem przykłady, że nieprawdą jest, iż wszystkie przywołane w punktach 1, 2 i 3 postulaty są uregulowane. Część jest i wnioskujący petycje pokazują, że jest uregulowana źle. To, że coś jest uregulowane, nie zmienia faktu, że jest uregulowane źle. I 7 lat pokazało, że te przepisy się po prostu nie sprawdziły, bo żadna komisja nie istniała. Podam przykład. No, ja zadam, może tak po ludzku, czy Rada złamałaby prawo, gdyby ustaliła, że nie burmistrz, tylko inny organ, na przykład sama Rada, może jej przewodniczący, albo jakaś z komisji, przeprowadza rekrutację? To jest pierwsze pytanie, bo ta odpowiedź pani mecenas tak w przeciętnym odbiorze mogła być traktowana, że te przepisy, które pani mecenas przywołała, to w zasadzie nie pozwalają, aby uregulować tak, jak jest zaproponowane w petycji. Jeżeli rzeczywiście nie wolno, to bym chciał usłyszeć ten głos. A jeżeli wolno, no to właśnie o tym mówi ta petycja. Przecież Rada wykonuje wiele czynności, których mogłaby nie wykonywać. Przeprowadza nabór, selekcję formalno-prawną wniosków o lęburskiego lwa. Mógłby to robić burmistrz? No przecież mógłby robić, ale jednak robi to Rada. Członkowie Rady uczestniczą w komisjach oceniających, czy tam przyznawanie nagród dla uczniów. Przedstawiciele Rady uczestniczą w komisjach konkursowych na dyrektorów jednostek oświatowych. Rada powołuje specjalną komisję, która ocenia kandydatów, weryfikuje, nie tylko ocenia, ale weryfikuje w jakiś sposób kandydatów na ławników. Wiele rzeczy Rada robi i może to robić. Więc bardziej bym prosił o opinię prawną, czy to byłoby złamanie prawa. Jeżeli nie, to jest kwestia ocenna. Oczywiście państwo możecie uważać, że lepiej, żeby było tak, jak było. Ja proponuję, że lepiej to zmienić, bo się nie sprawdziło. Podobnie kwestia szczegółowości regulaminu. Czy Rada może bardziej szczegółowo uregulować te kwestie, które szwankowały w funkcjonowaniu komisji kontrolującej? I to jest ten punkt drugi. Jeżeli może, to w takim razie jest tylko propozycja, żeby to zrobiła. Państwo możecie uważać, że nie. No to każdy podejmuje indywidualną decyzję. I ostatnia rzecz, kwestia tej informacji. No, mówienie, że kwestia przekazywania przez komisję do kontroli mieszkań Radzie sprawozdań jest uregulowana w naszej uchwale, byłaby przewrotna, bo ona w naszej uchwale jest uregulowana tak, że komisja mieszkaniowa nie przedkłada Radzie Miejskiej i radnym żadnych sprawozdań. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy to byłoby złamanie prawa, gdyby od czasu do czasu ta komisja przekazywała, nawet nie mówię o sprawozdaniu, o syntetycznej informacji na temat podejmowanych działań, żebyśmy wiedzieli, co robi, jak działa i co ustaliła, oczywiście z poszanowaniem przepisów prawa. Tam, gdzie danych osobowych ujawniać nie można, to nie. W związku z tym jednoznacznie nie zgadzałbym się, gdyby miała być taka interpretacja, że którykolwiek z tych trzech punktów byłby naruszeniem prawa, to po prostu nie zgadzam się i protestował będę przeciwko temu zawsze. Bo to by oznaczało, że wyłącznie ten, który ma być kontrolowany, może ustalać reguły swojej, tej kontroli, której on ma podlegać. No, myślę, że to byłoby niedobre. Zresztą życie pokazało, że ten konflikt oczywisty konflikt interesów, że organ, który ma być kontrolowany, może przez swoje
zaniechania zablokować powołanie organu, który ma go kontrolować. To po prostu tak nie powinno być i zmieńmy to. Namawiam do tego, żeby zmienić to. Dziękuję. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, pani radca prawna. Odpowiem na pana zapytania prawne. Uważam, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa działa przy burmistrzu i powinna być powoływana przez burmistrza. Taka jest moja opinia. Rada Miejska w uchwale o zasadach wynajmowania ustaliła zasady działania Społecznej Komisji, sposób jej powoływania i tak dalej, i tak dalej. Te kwestie może Rada ewentualnie uszczegółowić, biorąc pod uwagę tę praktykę, która do tej pory miała miejsce. Uważam, że te uregulowania, które są w obecnie obowiązującej uchwale Rady, są dobre. I komisja, gdyby komisja faktycznie działała przez te kilka lat i opiniowała wnioski, które do niej wpłynęły, to nie byłoby żadnych uwag do przyznawania lokali i do działania Społecznej Komisji. Także moim zdaniem komisję powinien powoływać burmistrz, nie rada. Gdyby przyjąć taką koncepcję, jak pan proponuje, że rada lub przewodniczący, to byłaby zupełnie odrębna komisja. Gdyby powoływała ją rada, to musiałaby być to komisja doraźna na poszczególne kadencje i tak dalej. Ale chodzi o personalnie. Tak uważam, taka jest moja opinia. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy właściwie opinii z obu stron. Panie Włodzimierzu, ja dam jeszcze jedną możliwość wypowiedzi i zaproponuję zamknięcie dyskusji na tą sprawę. Jeszcze jeden czas. Nie otrzymaliśmy jasnej odpowiedzi, czy wprowadzenie uregulowania któregokolwiek z tych trzech punktów byłoby złamaniem prawa. To po pierwsze. Model, ja rozumiem, że jakiś model funkcjonalny pani mecenas preferuje i uważa, że tak to powinno być. Ma prawo tak uważać. Życie pokazało, że przepisy się nie sprawdziły w tej materii. I po trzecie, nie wiem, dlaczego pani mecenas mówi, że tej komisji nie powołuje rada. Może to jest kwestia jakiegoś słownictwa. Wydaje mi się, że rada zatwierdza skład tej komisji swoją uchwałą. Co więcej, przerabialiśmy to, że teoretycznie, gdyby rada chciała, to może części tego składu nie zatwierdzić. Rekrutacja, czyli jakaś tam metodologia, którą burmistrz znajduje tych kandydatów, dzisiaj została przekazana do burmistrza w uchwale rady. Ponieważ rada nie zastrzegła sobie tego dla siebie, a całą uchwałę w niezastrzeżonej części powierzyła burmistrzowi, to wykonuje to dzisiaj burmistrz. Moja propozycja, żeby to było inaczej. I dokładnie z dwoma pozostałymi punktami, więc naprawdę myślę, pani mecenas, jeżeli padnie jasna deklaracja, który z tych trzech punktów jest złamaniem przepisu prawa, to możemy, że tak powiem, rozmawiać na płaszczyźnie formalno-prawnej. Jeżeli nie ma złamania prawa, tylko to jest kwestia uznania jakiegoś modelu, który będzie lepszy czy gorszy, to ja się zgadzam, że nie wszyscy mogą podzielać, ale dla mnie dzisiaj życie pokazało, że obecne przepisy się nie sprawdziły. W związku z tym szukajmy drogi ich poprawienia. Tym bardziej, że w naszej uchwale my nie przesądzamy, w jakim zakresie, w uchwale załatwiającej petycję, w jakim zakresie i jak i czy w ogóle do końca uda się wprowadzić te nowe przepisy. Natomiast uznajemy celowość poprawienia obecnych przepisów, szukania nowych rozwiązań. Jak się je uda uchwalić, to będą. Jak się nie uda, to trudno. Ale mówienie dzisiaj na samym wstępie, że przepisów nie trzeba zmieniać, bo dotychczasowe funkcjonowały idealnie, troszeczkę mnie zasmuca.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Tak, głos radny Maciej Szeder. Myśmy o tym rozmawiali na komisji i ten przykład był podawany, ale gdyby pani mecenas, bo pani mecenas rozumiem opiniowała to uzasadnienie do tej uchwały. Całkowita zgoda z tym, że burmistrz miasta jest organem, który zarządza mieniem komunalnym. Ale artykuł 21 ustawy o ochronie praw lokatorów mówi, że Rada Gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkania i tak dalej, i tak dalej. A artykuł tam 23 mówi właśnie o komisji, że kontrola społeczna. Czyli burmistrz ewidentnie ma prawo do decydowania na warunkach, jak Rada ustali, a nie dowolnie. I tego pani nie dodała w tym uzasadnieniu. Pani mecenas, chodzi tylko o to, tutaj panu radnemu o to też chodzi, tak? Że dała pani pierwszą część, na to się już powoływali niektórzy radni na komisjach, tak? Ale ta końcówka jest ważna. Wobec tego nie może burmistrz dowolnie sobie robić, jak chce, tylko Rada uchwala jak. I burmistrz to robi, dokładnie jak Rada uchwali. Więc to jest dopiero sedno sprawy. Natomiast ja rozumiem pana radnego i tutaj wchodzimy w sferę polityki, bo polityką jest ustalenie, kto ma to robić. To jest polityka, tak? Czy ma robić burmistrz, rada, czy jakiś inny organ, nazwijmy to, czy nawet nie organ, bo to jest polityka. To jest administracyjnie i to jest możliwe. Ja się tutaj z panem całkowicie zgadzam, że może to robić nie burmistrz. Absolutnie. Natomiast większość tutaj pana Namyślaka, burmistrza Namyślaka nie chce tego zrobić i my tego nie przeforsujemy. Natomiast mnie interesowało zupełnie inny aspekt i pani mecenas też mi na to nie odpowiedziała. Ta uchwała dotyczy propozycji pana przewodniczącego, ale treść uchwały powinna być uzgodniona na podstawie właśnie tych głosów, jaki został głos danej komisji na temat statutu petycji. Nie, pani mecenas, chodzi o to, czy powinna być uchwała właśnie inna. Bo ja ją mogłem tą uchwałę nawet napisać, albo panie mogły napisać tę uchwałę, tak? Że komisje zrobiły tak, wobec tego tak to powinno być. Tak to powinno być, pani mecenas, ja się z panią nie zgodzę, a następną sesję dam pani przykłady tego, jak zrobiono w innych miastach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w kwestii radny Zbigniew Cybula. Szanowni Państwo, wchodząc w tą dyskusję tutaj, odpowiadając bezpośrednio panu radnemu Włodzimierzowi Klacie i troszeczkę wychodząc tutaj naprzeciw temu, co mówi pan radny Schroeder, pani mecenas nie powiedziała, że to wyklucza i faktycznie to jest w kompetencji i przewodniczący rady zaproponował takie rozwiązanie, ale nie do końca, żeby było tak, jak było, bo przyczyną perturbacji i jakichś wytykanych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej do spraw badania polityki mieszkaniowej miasta Lęborka była bezczynność komisji. I w tym czwartym punkcie, w którym pan przewodniczący rady w projekcie uznał, że ten punkt jest zasadny, my będziemy naprawiać to, tak rozumiem. W związku z tym ja przepraszam, że ja wchodzę, ale to jest moje zdanie, czytałem to, zgłębiałem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powierzyć te obowiązki Radzie Miasta. Ale pan przewodniczący zaproponował tak i tyle, po prostu głosujmy nad tym. Ewentualnie no nie ma wyjścia, musimy przegłosować wnioski pana radnego Klaty. Dziękuję bardzo. Pan radny Włodzimierz Klata. Licząc matematycznie, to można by powiedzieć, że przyczyna w postaci domniemanej bezczynności tej komisji to tylko około 20% tego czasu, czyli pierwsze 2 lata. Nie podał pan przyczyny, dla której nie wszczęto rekrutacji do komisji 3 kolejnych kadencji. I o tym mówię, o kolejnych 5 latach, czyli prawie 70% tego czasu. Ja o tym mówię, więc nie spłaszczajmy. Nie udało się nam tego ustalić przede wszystkim dlatego,
że nie mieliśmy na bieżąco żadnej ścieżki informacyjnej o tym, jak działa ta komisja. Co ustala, co się dzieje. Żadnej. Pan burmistrz nie egzekwował od tej komisji sprawozdań. Nie wyegzekwował. A nawet jakby wyegzekwował, to jeżeli by nam takie sprawozdanie przedstawił, to byśmy coś wiedzieli. Dlatego, abyśmy mogli o tej bezczynności zawczasu się dowiedzieć, a nie po 7 latach. To jest propozycja, żeby taki sygnał, i tak to będzie 3 razy rzadziej niż robi to pan burmistrz, bo na każdej sesji pan burmistrz powinien nam o gospodarowaniu mieniem przedkładać sprawozdania i przedkłada. W tym zakresie, w jakim on dokonuje czynności. Natomiast co robi komisja mieszkaniowa, o tym nie ma obowiązku informowania. Dzisiaj przewodniczący tej komisji podjął takie działania, ale dzisiaj jest on, jutro może być kto inny. Państwo widzieliście, jaka była sytuacja, że różnie to jest. Jak nie będziemy mieli narzędzia diagnostycznego, to się to nie uda. Reasumując, abyśmy z wystarczająco dobrym wyprzedzeniem, bezpiecznym, mogli się dowiedzieć, że komisja nie działa, że ktoś na posiedzenia tej komisji się nie stawia, bądź zachodzą inne przesłanki, o których jest mowa w punkcie 4, to musimy mieć jakąś informację w ogóle o pracy tej komisji, i to w miarę systematyczną. I do tego jest potrzebny ten punkt o syntetycznych informacjach. Dziękuję bardzo. Radny Zbigniew Cybul. Szanowni Państwo Radni, Panie Radny, nieprawdą jest, że Rada nie otrzymywała informacji. Proszę Państwa, w październiku Pan Radny Klata raczył dyskredytować zespół kontrolny, który kontrolował politykę mieszkaniową w 2014 roku. To samo czynił Pan Radny Schreder w czerwcu zeszłego roku na sesji Rady, podczas sesji absolutoryjnej. Proszę Państwa, Pan Schreder otrzymał 30 marca 2015 roku, a wszyscy radni mailem 6 maja 2015 roku sprawozdanie komisji z kontroli. Pan Schreder mówi, że nie było uwag. Pan Klata mówi, że komisja nic nie wskazała. To jest strona tylko stwierdzonymi nieprawidłowościami i z wnioskami, proszę Państwa. W tej sprawie, proszę Państwa, nic się nie działo od 2015 roku. Dlaczego? No bo to było 3,5 roku przed wyborami. Przecież Pan Radny Klata, Pan Radny Schreder w nosie mają mieszkańców, którzy starają się o mieszkania. Takie jest moje prywatne zdanie. Tu nie chodzi o tych ludzi. Tu chodzi o pianę polityczną. 3,5 roku Pan Radny Klata i Pan Radny Schreder nie robili w tym temacie. A dzisiaj grzmią, naprawiać to tak, naprawiać to siak. Pan przewodniczący zaproponował, jak naprawiać. Nie wiem, z czego to wynika. Moja ocena jest taka, że po prostu w marcu i maju 2015 roku nie można było nic politycznie ugrać na tym problemie mieszkaniowym, bo był problem. Komisja nie funkcjonowała i nowa była niepowołana. Ale nic w tym temacie nie zostało zrobione. Pan radny Schreder był przewodniczącym Rady do maja 2017 roku i nic. A dzisiaj płaczemy nad rozlanym mlekiem. Moim zdaniem jest to troszeczkę nie fair, proszę Państwa. Byliście Panowie w bezczynności przez tyle czasu, zarzucacie Panu Burmistrzowi bezczynność? No moim zdaniem to jest hipokryzja. W związku z tym występuje tu w kwestii sprostowania, bo Pan powiela informacje, że nic się nie działo, że nic radni nie wiedzieli, co jest nieprawdą. To potwierdzają dokumenty. Między innymi w tej sprawie jestem z Panem Schrederem w sądzie, bo nie może być tak, że twierdzi, że komisja pisała protokół bez uwag, jak komisja, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej do spraw kontroli
polityki mieszkaniowej w 2014, przepracował to rzetelnie, wypracował rzetelny protokół, protokół taki, jaki mogliśmy przedstawić. Myśmy nie mogli pisać personalnie o pani Kowalskiej, pani Nowak i tak dalej. Natomiast we wnioskach były uwagi. Także proszę, panie radny, nie powielać informacji, że nie było wiedzy na ten temat. Była od marca, a dokładnie od maja 2015 roku. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, odchodzimy od tematu tego projektu uchwały. Chwileczkę, ja prowadzę te obrady sesji i każdy z państwa radnych miał możliwość wypowiedzenia się tam dwukrotnie. Ja składam wniosek o zamknięcie dyskusji na podstawie wniosku formalnego osoby, która prowadzi obrady sesji. No jak to? Każdy ma prawo złożyć wniosek o przerwanie dyskusji. No każdy. Nie boję się, tylko zaczyna być sprawa. Przepraszam. Przegłosujmy wniosek przewodniczącego o zamknięcie dyskusji nad projektem tej uchwały. Proszę państwa, czy możemy przegłosować? Jak się pan dowie, jakie informacje pan zablokował, dziwi się, tak? Czy to jest? Każdy z państwa miał możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie, w oświadczeniach. W oświadczeniach każdy radny ma możliwość wypowiedzenia się i tam będzie miejsce na wypowiedzi. I każdy radny ma swoje. Każdy radny ma prawo się wypowiedzieć. Czy ja komuś zabrałem głos kiedyś? Nie. Każdy ma prawo. Proszę państwa, przegłosujmy wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Czy możemy? Kto z pań radnych i radnych jest za przerwaniem dyskusji dotyczącej tego projektu uchwały? Kto jest za przerwaniem dyskusji? Podniesienie ręki, proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 14 radnych. 12 było za przerwaniem dyskusji, 2 przeciw. Dyskusję nad projektem uchwały zamykam. Przechodzimy do procedowania tego projektu uchwały. Jak po kolei chciałem tylko przedstawić moją propozycję. Pierwszy, przegłosujemy wniosek pana radnego Włodzimierza Klaty o tym, aby usunąć z uzasadnienia ten akapit stanowiący podstawę prawną, którą tu się powołujemy. Następnie przegłosujemy po kolei te 3 wnioski pana Włodzimierza Klaty o zmianę zapisu w projekcie uchwały z petycji, którą proponuję uznać za bezzasadną, na zasadną. Także przed nami 4 głosowania. Czy możemy przeprowadzić głosowania? Pierwszy będzie, kto jest za usunięciem z uzasadnienia tego projektu uchwały podstawy prawnej, która tu jest zacytowana. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za usunięciem tego zapisu? Może pan radny powtórzyć ten wniosek, bo tak ja zrozumiałem, że chodzi o to, żeby usunąć i zamienić na inną podstawę. Najpierw zobaczymy, czy można usunąć w ogóle tą podstawę prawną. No to usuńmy zamianę. Nie, głosujemy, czy chcemy usunąć zapisu. A jeżeli będzie tak, to zagłosujemy za nową podstawą prawną. Ale uwzględnię pana wniosek i zaproponuję zagłosowanie za usunięciem i zamianą na właściwą podstawę prawną. Bardzo proszę, pan radny Włodzimierz Klat. Panie przewodniczący, to nie jest jakaś kwestia pana dobrej woli, czy pan uwzględni mój wniosek, czy nie. Radny składa wniosek i wniosek jest głosowany w takiej formie, jak radny zgłosił, a nie pan mówi, że to jest mój głosek, a modyfikuje go sobie, tak jakby ktoś złożył wniosek, że wnioskuje, aby zmienić kwotę wynagrodzenia burmistrza, a pan zaczyna mówić, że radny złożył wniosek o wykreślenie kwoty wynagrodzenia burmistrza. Tak? No. Ja mogę poprosić o odczytanie tego wniosku jeszcze raz wtedy? Może pan, że głosuje. Może pan, oczywiście. Ja proszę o odczytanie, tak? Idę.
zastąpić dwa kolejne zdania uzasadnienia fragmentu rozpoczynającego się od słów odnosząc się do uznania petycji i tam aż miną dwa zdania, treścią: ramy prawne kontroli społecznej w zakresie rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Lęborka wyznacza artykuł 21 ust. 3 punkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Przesądza to, że Rada Miejska uchwala sposób poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych. Treść wniosku Państwo usłyszeli. Poddam ten pod głosowanie. Kto jest z pań i panów radnych za zamianą tej podstawy prawnej podanej w uzasadnieniu na wniosek cytowany przez pana Włodzimierza Klatę? Kto z pań i panów radnych jest za taką zmianą? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za wnioskiem pana radnego było 7 głosów, przeciw 8, 4 się wstrzymało. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Przechodzimy do kolejnego głosowania wniosku pana radnego. Chodzi o uznanie w petycji w punkcie pierwszym. Po kolei będziemy głosowali petycję za, według wnioskodawcy, za zasadną. I przeczytam tak. Głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za uznaniem petycji jako zasadną w punkcie pierwszym, paragrafie pierwszym? Kto jest za uznaniem za bezzasadną? Za zasadną. Za zasadną. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 7 radnych, przeciw 8, 4 się wstrzymało. Wniosek nie został uwzględniony. I kolejny wniosek pana radnego Włodzimierza Klatę o to, żeby uznać za petycję zasadną w punkcie drugim wnioskowanej petycji. Kto jest za uznaniem tego wniosku za zasadne? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za stwierdzeniem, że petycja jest zasadna, głosowało 7 radnych, przeciw 9, 3 się wstrzymało. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. I trzeci wniosek, aby uznać za zasadną petycję w punkcie trzecim. Kto z pań i panów radnych jest za uznaniem za zasadną petycję w punkcie trzecim? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za wnioskiem 7 radnych, przeciw 8, 4 się wstrzymało. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Proszę Państwa, ja tylko jeszcze odczytam ten ostatni akapit, w którym na tę sytuację przewodniczący Rady skieruje wniosek do Komisji Merytorycznych Rady o wypracowanie propozycji uregulowania tej kwestii, a następnie przedłoży jej burmistrzowi miasta w celu wypracowania projektu uchwały. Także ta sprawa nie została zamknięta. Jest to projekt uchwały, który ma na celu doraźnie naprawić tę sytuację albo w taki sposób zmienić obowiązującą uchwałę, aby do takiej sytuacji już nie dochodziło. To jest bez sensu. Jeżeli skierujemy tą do komisji zapytanie, jak komisja merytoryczna widzi sposób rozwiązania tego problemu i pan burmistrz podejmie uchwałę to w tej sprawie. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały numer 34
/540/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 wraz z autokorektą w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy, Oddział w Lęborku. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za głosowało 8 radnych, przeciw 7, 4 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Numer roboczy 20. Rozpatrzenie skargi na działania burmistrza miasta Lęborka. Komisje wydały opinię pozytywną co do projektu uchwały. Ja zapytam, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. No to bardzo proszę. Radny Maciej Szeder. Chcę zgłosić, panie przewodniczący, wniosek, ponieważ tu zostało, podstawa została wydania opinii, no bo traktuję to jako opinię, że bezzasadna jest skarga. Podstawa jest błędna. Na trzeciej stronie, nie ma oznaczenia, ale trzecia strona, tam jest przedmiot skargi. Macie państwo tam taki akapit. Wnosząca skargę twierdzi, że mieszka przy takiej ulicy legalnie oraz obie skarżące twierdzą, że w stosunku do tej pani nie może być prowadzona egzekucja z lokalu, a informowanie ich o sposobie dalszego postępowania w sprawie uznają za zastraszanie. I to jest jakby przyjęta konkluzja, która była podstawą do wydania opinii o bezzasadności. I tutaj znowu, podobnie jak w poprzedniej sprawie, gdzie to pan to nazywa uzasadnieniem, była tylko część przepisu podana, a nie końcówka, to chcę powiedzieć, że te panie mają jednak rację, ponieważ problem polega na tym, że nie chodzi o egzekucję wobec tej pani prowadzonej, tylko chodzi o egzekucję wobec córki prowadzonej. Natomiast pismo właśnie, i to jest cały niuans, pismo, ale teraz nie pamiętam, czy to było burmistrza, czy to było MZGK, no mniejsza z tym, ale to jest komórka podległa. Pismo było do komornika o wszczęcie egzekucji wobec najemczyni lokalu, czyli pani WS, gdy było wiadomo, że pani WS już tam nie mieszka. Bo pani WS dostała inne mieszkanie, się przeprowadziła. Natomiast na to, co się tutaj powołuje komisja rewizyjna, mówiąc, że egzekucję można prowadzić wobec osoby, no, wobec której się wszczęło postępowanie i osób z nią zamieszkujących, jest prawdziwa o tyle, że ta egzekucja musiałaby być łącznie prowadzona. Bo to jest spójnik i, że jeżeli właśnie, i tak właśnie postanowili komornicy, weszli do mieszkania, gdzie na wniosek pana burmistrza, żeby eksmitować panią WS, ale pani tam WS już nie było. Dlatego nie dokonali żadnej egzekucji osób tam przebywających, bo nie było podmiotu. A bez podmiotu głównego, no osoby, przepraszam, mówię podmiotu, ale bez osoby głównej, wobec kogo orzeczono eksmisję, nie można prowadzić egzekucji wobec innych osób. To jest ten problem, więc tutaj leży całkowicie niezgodność tej uchwały jako bezzasadnej z podstawą jej napisania. I gdyby na tym się oprzeć, to w obecności tych pań, burmistrz miasta i pani dyrektor, bo tak z informacji mam, orzekli, że właśnie zrobią im eksmisję i koszty córka poniesie za matkę, no zupełnie jest bezzasadny, bo nie można tego zrobić. Notatka komorników, jaka została wykonana po egzekucji, mówi o tym jasno i nie ma problemu. Tylko nie wiem, czy komisja sięgnęła do tych dokumentów komorniczych, żeby to przeczytać. Oni wycofali się z egzekucji, ponieważ była ona bezzasadna. Wobec tego, jak można skargę uznać za bezzasadną, skoro egzekucja była bezzasadna? I to było typowe straszenie po prostu osoby. Mamy problem prawny, typowo, ale jak zwykle komisja zrobiła to tak, jak zrobiła. Może pan Cybula mnie podać do sądu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Cybula. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Radny Szreder, szkoda, że Pan wyszedł wczoraj z Komisji Budżetowej, bo tam miałby możliwość Panu porozmawiania ze mną na ten temat.
Istotą sprawy dla całokształtu tego zagadnienia jest rozbieżność między stanem faktycznym, który miał miejsce w styczniu 2016 roku, kiedy sąd podejmował decyzję w tej sprawie i kiedy wydawał wyrok, a tym, co panie skarżące napisały. I w wyroku, panie radny, szanowni państwo, jest wyraźnie napisane, że nakazuje się pozwanym, aby opróżnili, opuścili i wydali powódce gminę, miasto Lęborg, lokal mieszkalny itd., itd. W związku z tym jedna skarżąca, czyli najemczyni, opuściła, ale nie mam wiedzy, żeby opróżniła i na pewno nie wydała lokalu gminie, miasto Lęborg, czyli nie wykonała tego wyroku sądu. W związku z przepisem artykułu 791 Kodeksu Postępowania Cywilnego, paragraf drugi, przepraszam, pierwszy najpierw. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada. Niniejszy przepis nie narusza uprawnień nabywcy w drodze dobrej wierze. Także egzekwowany jest wyrok w stosunku do pani najemczyni, natomiast podjęte czynności miałyby na celu, zgodnie z przepisem 790 Kodeksu Postępowania, egzekwować lokal od władającego tym lokalem. Jeżeli władający uprawnił, paragraf drugi tego przepisu, jeżeli władający uprawdopodobni dokumentem, że władanie nieruchomością indywidualnie oznaczoną, nieruchomością, pomieszczeniem lub statkiem uzyskał na podstawie tytułu prawnego niepochodzącego od dłużnika, komornik wstrzyma się z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając władającego, że może w terminie tygodnia wystąpić do sądu o uznanie, że tytuł wykonawcy nie może być wykonany w stosunku do niego wykonany i o zabezpieczenie tego powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W paragrafie trzecim, wstrzymując się z czynnościami egzekucyjnymi, komornik dokona zajęcia ruchomości lub statku, pozostawiając te przedmioty pod dozorem władającego. W przypadku braku zabezpieczenia powództwa, a takiego nie było, ze strony pani juniorki, tak to nazwijmy, żeby nie posługiwać się danymi personalnymi, komornik podejmuje w terminie miesiąca dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do osoby władającej, czyli pani juniorki. Dalsza zmiana osoby władającej nieruchomością, ruchomością, statkiem lub pomieszczeniem nie będzie stanowiła przeszkody w realizacji tytułu wykonawczego. Konkludując, sąd wydawał wyrok tylko i wyłącznie w stosunku do osób zamieszkujących w tym lokalu w chwili, kiedy sąd rozpatrywał. Te rzeczy zostały uwiarygodnione dokumentami oraz stwierdzeniem pozwanej w czasie rozprawy sądowej. Sąd wydał nakaz opuszczenia przez najemczynię, ale również nakazał jej opróżnić i wydać ten lokal. Niestety nie wydała tego lokalu, a wprowadziła się tam córka. W związku z tym, że córka weszła we władanie lokalem nielegalnie, dalsze czynności, nie wiem, być może z jakimiś naruszeniami były dokonywane, ale są uprawnione na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ja chciałem
Państwu przypomnieć, jesteśmy świeżo po badaniu budżetu za 2017 rok. Zadłużenie z odsetkami z tytułu najmu lokali wynosi 8 983 tysiące i jeszcze końcówka, blisko 9 milionów. Tu zachodzi przesłanka, moim zdaniem, jak gdyby próby uzyskania skierowania do lokalu poza kolejnością. Prawdopodobnie skończy się tym, że komornik nakaże wskazać lokal i zostanie jakiś lokal wyznaczony. Ale w stosunku do tego, co pan powiedział, nieprawdą jest, że jest wszystko ok i skarga zasadna. Jest niezasadna, ponieważ to, co jest napisane w skardze, nie jest spójne z stanem rzeczywistym i jest sprzeczne z tym, co jest napisane w wyroku. Dziękuję bardzo. Ktoś w tej sprawie chciałby zabrać jeszcze głos? Bardzo proszę, pan radny Maciej Szeder. Jak dziad do obrazu. Powiem tylko tak. Pytanie jest takie. Dlaczego komornik, mając taki artykuł 792, takie uprawnienia, nie wykonał egzekucji? Komornik jest tak się nie zna na prawie po prostu, że on po prostu nie wykonał, czyli można go skarżyć. Proponowałem, żeby się pan radny, komisja rewizyjna zapoznała z notatką komornika, dlaczego nie wykonał tej egzekucji. I byłoby po wszystkim. I opowiadanie, niestety, proszę się nie gniewać, może pan Adam będzie wiedział na ten temat trochę więcej, bo rozmawialiśmy chwilę na komisji. Ale państwo, delikatnie mówiąc, nie macie nawet żadnego pojęcia, o czym my rozmawiamy. No bo nie interesujecie się tą sprawą. Ja to zupełnie rozumiem. Pan Cybula udaje, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny, ostateczna instancja. We wszystkich zresztą sprawach, nie tylko w tej. Ja państwu mówię, że gdyby tak było, to by komornik wykonał tę egzekucję. I tu nie chodzi o to, że one podały nieprawdziwą informację, czy ona tam, bo tam nie wiem, czy dwie, czy jedna. Chodzi o zasadność stwierdzenia burmistrza miasta, straszenia, że wyrzucimy panią z mieszkania i jeszcze pani zapłaci pieniądze za mamę. To o to chodzi. To jest sedno skargi, panie radny. A nie chodzi o to, że jedna podała nieprawdziwe. Ja nad tym ubolewam, że tak jest. Natomiast nie będzie żadnej egzekucji komorniczej bez wyroku sądowego. To się skończy wyrokiem sądowym. I tylko wtedy będzie egzekucja, tak pan nazwał, juniorki. Wobec tego pan wprowadza ewidentnie w błąd i zamieszanie, a ludzie, nie wiedząc, o czym pan mówi, przyjmują rację. Ja wiem, że my to głosowanie przegramy, tak jak wszystkie inne przegrywamy. Brzeską Jolanty też nie chciał nic słuchać. Dzisiaj jest komisja, która mówi, że było tyle nieprawidłowości. Poczekamy, spokojnie poczekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos jeszcze? Adrem, ad vocem. Ale to, o czym mówi pan radny, szanowni państwo, to musimy dowiązać do faktów, czy rzeczy opisanych w skardze, i do faktów rzeczywistych. To nie wina burmistrza MZGK, że jest taka sytuacja, jaka jest. Ta pani opowiadała rzeczy inne, niż w tej chwili napisała w skardze. Gdyby ta pani w czasie rozprawy przekazała, że nie mieszka wyłącznie z synem, tylko mieszka z córką i wnuczką, to na podstawie artykułu 15 o zasobie mieszkaniowym i gospodarce mieszkaniowej i zmianie kodeksu zostałby rozszerzony zakres osób pozwanych i sąd zgodnie z tym, co przytaczała komisja mieszkaniowa na podstawie artykułu 14 chyba, punkt 4, czy punkt 4, sąd nie miałby możliwości orzec w wyroku, to znaczy nie mógłby wydać wyroku bez prawa przyznania tym paniom młodszym, juniorkom, lokalu. I to, co się dzieje, to wynika z procedury prawnej, że te panie, przepraszam za wyrażenie, ale
jak gdyby w całości mataczą. Co innego w sądzie, co innego w dokumentach MZG, a co innego w skardze. To wszystko nie jest spójne i stąd się to bierze. To, że komornik odmówił wykonania ewentualnie eksmisji, to nic nie zmienia w sytuacji tej, o tyle tylko, że zostanie ponowny pozew złożony i na podstawie wyroku sądowego, jeżeli jest tak, jak pan mówi, zostanie ta eksmisja, być może, jeżeli taka będzie wola sądu, przeprowadzona. Natomiast nie zgodzę się z panem, że zasadnym jest pisanie w dokumentach i zeznawanie w sądzie inaczej, a za chwilę pisanie innych rzeczy w skardze. I mamy uznać, że skarga jest zasadna, mimo że ona nie jest spójna z tym, co jest w dokumentach i w sądzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma... No i ja przeprowadzę głosowanie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Zamykam dyskusję na temat tego projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Uchwała numer 34/541/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza miasta Lęborka. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych. 11 było za, 4 przeciw, 5 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze roboczym numer 21. Rozpatrzenie skargi na działanie dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Podam opinię komisji. Wszystkie komisje wydały opinię pozytywną. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 34/542/2018 Rady Miejskiej w Lęborku dnia 25 maja 2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Ktoś z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 20 radnych. Uchwała została podjęta. Na tym zakończyliśmy punkt 3 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji uchwały numer... Będziemy głosowali te sprawozdania, stoli, tak? W sprawie realizacji uchwały numer 19/219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2008 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Państwo zapoznaliście się z tym sprawozdaniem. Czy są jakieś uwagi do tego sprawozdania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 18 radnych, 12 radnych jest za, 6 się wstrzymało. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejne sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok gminy miasto Lęborg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. To sprawozdanie również Państwo otrzymaliście. Czy są jakieś uwagi do tego sprawozdania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pan i panów radnych jest za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 17 radnych, 13 było za, nikt nie był przeciw, 4 się wstrzymało. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejne sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2016-2020 za rok 2017, realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 za rok 2017 i zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
Czy państwo wnoszą jakieś uwagi do tych sprawozdań? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tych sprawozdań, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 17 radnych, 15 było za, 2 się wstrzymało. Sprawozdania zostały przyjęte. Punkt 5. Obrad, interpelacja i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto w tym punkcie chce zabrać głos? Interpelacja. Radna Bożena Pobłocka. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Zwróciła się do mnie grupa mieszkańców z ulicy Konopackiej i Łasaka z prośbą o położenie chodnika wzdłuż ulicy Łasaka obok bloku nr 3 i 7. Okoliczni mieszkańcy alarmują, że jest tam bardzo niebezpiecznie. Dzieci tamtędy chodzą do szkoły, tak zwaną, chodzą po prostu jezdnią i tak zwanym wydeptanym poboczem, a kierowcy dosyć często rozwijają nadmierną prędkość. I licą tą przejeżdżają także autobusy miejskie. Jest tam naprawdę bardzo niebezpiecznie. Jest to niebezpieczne miejsce dla dzieci i dorosłych, dlatego mam nadzieję, że pan burmistrz zareaguje na tą prośbę mieszkańców i zanim wydarzy się jakaś tragedia i wybuduje ten chodnik. Wczoraj otrzymałam odpowiedź na moją interpelację. Czekałam na nią aż albo tylko 5 tygodni. Odnośnie ustawienia bramek do gry w piłkę nożną na osiedlu sportowo obok basenu Rafa. Panie burmistrzu, mieszkańcy nie proszą, by ustawić tam bramki w taki sposób, by powstało boisko pełnowymiarowe. Chodzi, by postawić, to jest dla najmłodszych dzieci, może być to boisko wielkości orlika, a nawet mniejsze. Zresztą możemy postawić te bramki w każdym miejscu i w każdej chwili możemy te bramki przesunąć w inne miejsca albo w ogóle zdemontować. Dlatego bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie tej prośby tych mieszkańców. Następna sprawa. Proszę o wymianę piasków w piaskownicy na placu zabaw, który znajduje się pomiędzy ulicą Marca Żółwny 5 a Teligi bodajże chyba 12-14. Rodzice i opiekunowie, których pociechy korzystają z tego placu, proszą też o wymianę ławek, gdyż to obecne są bardzo zniszczone. Również proszę o naprawę belki w wejściu na podest, ten tak zwany ruchomy most. Jest tam po prostu dziura i nie daj Boże dojdzie do jakiejś tragedii. Następna sprawa w imieniu mieszkańców z ulicy Czecha 1. Mieszkańcy cię proszą o nasadzenie od strony klatek schodowych żywopłotu, bo na razie tam jest tylko trawnik i chodnik i bardzo często tam parkują samochody. I mam jeszcze jedno pytanie. Na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest budowa Małpiego Gaju oraz boiska do koszykówki z budżetu obywatelskiego na osiedlu Sportowa? I jeszcze jedna sprawa. Dowiedziałam się ostatnio, że na ulicy Wyspiańskiego wymieniono stary chodnik na nowy. Super. Tylko nasuwa się pytanie, dlaczego wymieniono chodnik, który zdaniem mieszkańców był w dobrym stanie, a chodnik po drugiej stronie ulicy, obok przedszkola numer 5, którym poruszają się rodzice z dziećmi, które uczęszczają do wyżej wymienionego przedszkola, nie został wymieniony. Proszę o informację, czym pan burmistrz kierował, by chodnik w dobrym stanie wymienić, a dziurawy, nierówny, krótko mówiąc zniszczony, zostawił. Mam tylko cichą nadzieję, że pan burmistrz nie wykonał wymiany tego chodnika tylko dlatego, że mieszka tam nasza koleżanka z rady, pani Katarzyna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę, pan radny Piotr Pobłocki. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu mieszkańców osiedla Sportowa proszę o postawienie znaku informacyjnego z treścią parking miejski. Na parkingu znajdujący się przy kościele parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Teligi, wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie spora grupa mieszkańców boi się tam parkować swoje pojazdy, gdyż
Nie jest do końca pewna, czy parking jest własnością Urzędu Miasta, czy powyższej parafii. Oddanie do użytku kolejnego budynku przy ulicy Marusa Żówny potęguje i komplikuje i tak już problem z parkowaniem w tej okolicy pojazdów. Dlatego w imieniu własnym i mieszkańców proszę o jak najszybsze usytuowanie tam takiego znaku. Druga interpelacja. Proszę o dostarczenie szczegółowych informacji na temat finansowania poszczególnych 5 biegów Grand Prix Lęborka za zakończony sezon startowy 2017-2018. A mianowicie proszę o poniesienie kosztów obsługi sędziowskiej z wyszczególnieniem ilości osób i podziałem na klasy sędziowskie. Proszę o koszt zabezpieczenia trasy z informacją o ilości osób zabezpieczających trasę z wyszczególnieniem, ile kosztuje jedna osoba podczas każdej edycji. Proszę o koszt obsługi biura zawodów z wyszczególnieniem, ile podczas jednej edycji jest zatrudnionych osób. Również interesuje mnie koszt zatrudnienia jednej osoby. Proszę o koszt wynajęcia baneru, pozostałe poniesione koszty zabezpieczenia trasy biegu. Proszę o koszt poniesionych środków na nagrody finansowe, rzeczowe, dyplomy i medale. Proszę o wyszczególnienie innych kosztów, niewymienionych przeze mnie, ale związanych z obsługą powyższych zawodów. Proszę również o dostarczenie mi kserokopii rachunków lub faktur na wszystkie poniesione wydatki, a także kserokopii do aktualnych licencji wszystkich sędziów obsługujących bieg. Proszę również o informacje odnośnie etatowych pracowników Centrum Sportu i Rekreacji, czy podczas powyższych zawodów otrzymują dodatkowe gratyfikacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto by chciał zabrać głos jeszcze w sprawie? Pan radny Zbigniew Cybula. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Pani Radna Pobłocka, mam zapytanie do Pani. Czy chodnik na Marusa Żówny jest wykonywany dla Pani? Dla Pani burmistrz go robi? Wydaje mi się, że dla mieszkańców. Wszystko co... Czyli, bo chodzi mi o to, że jakiś przytyk dziwny Pani zrobiła, to znaczy, że tam gdzie my mieszkamy jako radni, to nasi sąsiedzi mają być dyskryminowani, nasi sąsiedzi nie mają prawa mieć poprawianej infrastruktury, dlatego że tam mieszka radny, no troszeczkę stawiamy sprawę na głowie. W związku z tym pytanie, czy chodnik na Marusa Żówny Pan Burmistrz wybudował dla Pani? Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze w tym punkcie? Bardzo proszę, Pani Radna Bożena Pobłocka. Panie Radny Cybula, po pierwsze to pytanie nie było skierowane do Pana. Nie było to pytanie skierowane do Pana. I jeżeli już ktoś mógł mieć jakieś pretensje, to nie wiem, dlaczego Kasia nie wystąpiła, tylko Pan. Ja nie zarzucam, ja nie neguję, że źle, że Pan Burmistrz wymienił chodnik. Ja nie neguję, bardzo dobrze. Tylko zastanawiam się, dlaczego po tej stronie, tak jak mieszkańcy mi mówią, chodnik był w dobrym stanie, został wymieniony, a po drugiej stronie, obok przedszkola, gdzie naprawdę ich pojechałam zobaczyć, chodnik naprawdę jest w opłakanym stanie. I tamtędy chodzą matki z dziećmi, z wózkami i ten chodnik nie został wymieniony. Tylko dlatego wystąpiłam z zapytaniem. A Pan się od razu unosi, jak zwykle. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie? Punkt szósty rzymski. Wnioski i oświadczenia radnych. Wnioski i oświadczenia. Pan radny Włodzimierz Klata. Proszę o spokój. Wysoka Rado, oświadczenie pierwsze. Chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi MZGK za to, że pomimo długich sporów udało się znaleźć kompromis i wykonać w pełnym takim wymiarze wjazd na osiedle domów wielorodzinnych 1 maja 789. Myślę, że ku chwale naszego miasta i cieszę się, że też udało się miastu zachęcić do współuczestniczenia w jakiejś części tej inwestycji, mniej więcej w 1/3 współdzielni mieszkaniowej, w zasadzie wspólnoty mieszkaniowej.
myślę, że jak w takim modelu będziemy tego typu wjazdy budowali, żeby nie kończyły się gdzieś za wcześnie, tylko likwidowały problem zgłoszony przez mieszkańców, to po prostu wszyscy będą zadowoleni. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i panu burmistrzowi, i pracownikom MZBK. A kto będzie tam przechodził, to zachęcam. Bardzo pięknie, w prostej technologii wykonane. Drugie oświadczenie to jest odniesienie się do zarzutów postawionych mi przez pana radnego Cybulę i uniemożliwienia mi odpowiedzi w momencie, gdy mógłbym się do tego odnieść merytorycznie. Nie wiem, na jakiej podstawie pan twierdzi, że ja zarzucam Komisji Rewizyjnej, iż nic nie ustaliła w sprawach mieszkaniowych. Wielokrotnie to mówiłem, jest to też w protokole. Chodziło mi o to, że kontrolując sprawy, komisja nie ustaliła, że w momencie, gdy dokonywała kontroli, to już był trzeci rok, gdy nie istniała w ogóle komisja mieszkaniowa. Trzeci rok zaniechania przez pana burmistrza powołania. W związku z tym mam uwagę i podtrzymuję to, że komisji rewizyjnej nie udało się tego zaniechania wykonania uchwały przez pana burmistrza jako ewidentnej wady ustalić i Radzie przekazać. To jest pierwsza rzecz. Komisja, zresztą jest to też we wcześniejszych protokołach sesji rewizyjna, skupiła się na tym, że zasugerowała, iż jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie diet dla komisji mieszkaniowej. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że nie sformułowała, nie skierowała bezpośrednio do Rady zaleceń, które Rada miałaby podjąć. Chociaż sformułowała tę taką ogólną, mglistą konkluzję, że jakby były diety, to może by lepiej pracowała. A więc powtarzam, mój niepokój budzi to, że także Komisji Rewizyjnej nie udało się stwierdzić faktu, że nastąpiło zaniechanie po stronie urzędu co najmniej trzyletnie na ten, czy w przybliżeniu trzyletnie na ten moment, gdy komisja kontrolowała. Nie musi mi pan tego zarzucać niepotrzebnie, jeżeli tyle razy już to wyjaśnialiśmy, jest to w protokołach, niepotrzebnie fałszywe zarzuty kieruję. Skierował pan też zarzut, jakoby również ja pozostawał w bezczynności, wiedząc, że coś jest niedobrze z komisją mieszkaniową czy ze sprawami mieszkaniowymi przez lata, a zarzucamy teraz, czy zarzucam, no bo mówi pan także o panu Szederze, że zarzucam burmistrzowi bezczynność. No, gdyby tak było, to myślę, że byłoby to bliskie wyczerpania potocznie rozumianych przesłanek hipokryzji. Tylko chciałbym powiedzieć, że po jesiennej dyskusji na temat, czy tam w połowie roku, dokładnie nie pamiętam, w 2015 roku, po informacji Komisji Rewizyjnej i po otrzymaniu od pana Schrödera, który miał informację innymi kanałami, bym powiedział, prawdopodobnie od członków Komisji samej mieszkaniowej, że coś, byłych członków, że coś jest nie tak, Komisja Gospodarki Miejskiej zaczęła zgłębiać temat. Jestem przewodniczącym tej komisji. Wydaje mi się, że zarzucanie mi bezczynności w tej sprawie jest dalece nieeleganckie. Skierowaliśmy co najmniej 3 wnioski do pana burmistrza, aby temat nam przybliżył i z każdą odpowiedzią coraz bardziej ze zdziwienia otwieraliśmy oczy, bo z kolejnych wniosków wynikało z informacji pana burmistrza, że komisja mieszkaniowa działa dobrze. Nic niepokojącego się nie dzieje. Dopiero w momencie, gdy wpadliśmy na pomysł, że jeżeli rzeczywiście działa, to pewnie ma jakieś protokoły z posiedzeń, pewnie podejmuje jakieś wnioski czy opinie i poprosiliśmy o daty tych posiedzeń, wniosków podjętych, listy obecności. No i wtedy dopiero z odpowiedzi po długim okresie
Myślę, że to było gdzieś na przełomie 2016 bądź 2017 roku. Zrozumieliśmy, że odpowiedzi na temat rzekomego działania dobrego Komisji Kontroli Mieszkaniowej przynajmniej nie odzwierciedlały stanu, który nam wydawał się faktyczny. A więc żadnego zarzutu komisji niech pan nie robi o bezczynności. Myślę, niech pan sobie spokojnie przesłucha nagranie dzisiejszej sesji. Jest pan oficerem. Wie pan, jak w takich sytuacjach się postępuje. Każdy ma prawo się pomylić. Ja też wielokrotnie się myliłem i prostowałem swoje wypowiedzi wobec pana. Ale wydaje mi się, że naprawdę byłoby to dalece nieeleganckie zarzucanie mi hipokryzji i bezczynności w momencie, gdy ja jako radny byłem takimi wymijającymi informacjami z ratusza wprowadzany po prostu w błąd co do rzekomego działania Komisji Kontroli Mieszkań. Ale w ogóle o tym nie chciałem mówić przy uchwale, tylko pan poruszył, że moje argumenty nacechowane są jakąś hipokryzją, jakimś biciem piany czy przedwyborczym działaniem. Także jako radny przez 4 lata intensywnie działałem. Wyborcy ocenią i nie ma tu jakiegoś szczególnej intensyfikacji w dniu dzisiejszym. I mam 3 wnioski. Wniosek pierwszy do pana burmistrza w imieniu mieszkańców bloku numer 16 Legionów Polskich. Proszę o wyznaczenie jeszcze jednego miejsca dla niepełnosprawnych w ulicy Legionów Polskich właśnie na wysokości tego bloku. Tam mieszkają osoby niepełnosprawne i po prostu zdecydowanie byłoby im wygodniej, gdyby miały z tego również końca wyznaczone miejsce. Poza tym wydaje mi się, że jedno z miejsc oznaczonych jako miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych nie zostało wymalowane na niebiesko. To gdyby sprawdzić, że dobrze interpretuje ten stan, to gdyby można także to istniejące miejsce dla niepełnosprawnych wymalować na niebiesko. I czyli to jest na wysokości budynku 16 Legionów Polskich. Drugi wniosek od mieszkańców budynku Legionów Polskich 28. Chodzi o to, aby po pięknym remoncie przeciwległego chodnika wzdłuż tej ulicy przeprowadzić także zapowiadany remont po ich stronie. Konkretnie zgłaszały się tutaj osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózkach i aby dostać się do ulicy Okrzei, no mogłyby jechać cały czas po prawej stronie chodnikiem, ze względu na to, że jego stan jest niezadowalający, muszą przejeżdżać najpierw na lewą stronę ulicy Niepodległości, dostawać się, przepraszam, ulicy Legionów i następnie podążać w stronę ulicy Okrzei, a potem jeszcze raz przejeżdżać na drugą stronę. To taka prośba, gdyby można było ten remont przy okazji przeprowadzić. Widać, że chodnik tam jest, chociaż nierówny, to jednak bardzo szeroki. Samochody z kolei parkujące bardzo często przodem wjeżdżają na ten chodnik. To może przy tej okazji wyregulować parking, zdejmując jeden pasek płytek, czy chociaż legalizując jakoś ten problem. Trzeci wniosek to prosiłbym o informację o przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego edycja na rok 2018. Tu szczególnie chodzi o te, które mają wymiar jakiś taki bardziej trwały, ale generalnie gdyby plan pana burmistrza co do realizacji tych wszystkich zadań na rok 2018, terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia był przedstawiony, to byłbym zobowiązany, a także o informację, na kiedy przewidywana jest realizacja zaległych jeszcze zadań inwestycyjnych z edycji wcześniejszych 2017, 16, 15. Bo tak zwane te miękkie były zrealizowane wszystkie, także to pan burmistrz kiedyś już mi udzielał odpowiedzi. Tu chodzi
o te, które mają charakter trwały, tak bym powiedział. Może niekoniecznie definicje inwestycyjne, ale mają charakter trwały, taki, a z jakichś względów tam nie zostały jeszcze zrealizowane. Bo te tam treningi i tak dalej, to z tego co wiem, to tyle, ile się udało, to zrealizowano i nie ma sensu, żeby to ciągnąć w kolejnych latach. Tak? Rok minął i nie wydali pieniędzy, no to tak to powinno być, to jest gospodarnie, uważam, ze strony pana burmistrza, że zrobił to taniej. Trzy wnioski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chce zabrać głos? Pan radny Zbigniew Cybula, bardzo proszę i potem. Szanowni Państwo, Panie Radny Klata, no nie sposób się zgodzić z tym, co Pan mówi, że komisja nie napisała, że nie ma komisji. No zdanie jest jednoznaczne i proszę poczytać ze zrozumieniem. Po upływie 24-miesięcznej kadencji komisji powołanej w 2011 roku nowej nie powołano. I tyle. No proszę nie opowiadać, że i w sobie Komisji Gospodarki Miejskiej przypinać jakiekolwiek zasługi w tym zakresie. I więcej nic nie będę mówił. Dziękuję bardzo. Artur Obolewski, radny. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja parę słów na temat poprawy bezpieczeństwa miasta Lęborka i w ramach oświadczeń chciałbym złożyć podziękowania panu burmistrzowi i pracownikom urzędu za wykonanie oświetlenia ulicy Spółdzielczej, części ulicy Spółdzielczej. Był to wniosek złożony już jakiś czas temu, został zrealizowany i na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa miasta i chciałbym również złożyć wniosek, który dotyczy też tego zakresu, czyli bezpieczeństwa, w imieniu mieszkańców ulicy Wysockiego, Legionów Polskich chciałbym prosić o wykonanie progu zwalniającego ruch na ulicy Wysockiego. Niestety część kierowców nie dostosowuje prędkości do warunków tam określonych, czyli drogi w obrębie mieszkaniowym, spółdzielczym i stwarza to zagrożenie dla mieszkańców, a szczególnie dzieci, które bawią się na pobliskim placu zabaw. Więc myślę, że to uzasadnienie jest szczególnie ważne. Wiem, że mieszkańcy zgłaszali ten problem do urzędu, ale no nie był on jeszcze sformułowany w formie chyba takiego wniosku pisemnego, więc składam ten wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś, pan radny Krzysztof Siwka. Panie burmistrzu, szanowna rado. Ja może nawiążę do prośby mojego kolegi o progi zwalniające. Mam taką propozycję dla pana burmistrza, żeby może się zastanowić i wypracować troszeczkę inne rozwiązanie niż progi zwalniające. Znaczy nie mówię, żeby ich nie stosować, znaczy jakiś szykan, chodzi o, które by spowolniły ruch na osiedlach, tylko zamiast progu zwalniającego, który jest dosyć uciążliwy i dla samochodów, a przede wszystkim dla mieszkańców, którzy mieszkają koło tych progach, bo jeżeli są tu duże samochody, nieraz nie zwalniają przed tymi progami, to ten odgłos jest odczuwalny przez osoby, które tam mieszkają. Żeby zamiast tych progów zwalniających wprowadzić na przykład system, który się sprawdza w Holandii, w Niemczech, czyli jak gdyby takie wprowadzić zygzaki, czyli wypust w stronę ulicy z lewej strony, potem z prawej strony i kierowca siłą rzeczy musi po prostu zwolnić na tym obszarze, nie powodując żadnego hałasu. I mówię, to jest takie modne rozwiązanie techniczne w krajach Europy Zachodniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Punkt następny. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. To pani na piśmie. I przechodzimy do punktu 7. Proszę Państwa, Szanowna Rado, Wysoka Rado, pozwólcie, że dwa takie moje informacje. Pierwsza informacja dotyczy dnia jutrzejszego, święta matki, kochane mamy,
radni, którzy nie są mamami, żeby przekazali swoim mamom i dobrze wspomnieli swoje mamy w dniu ich święta. Wiemy dobrze, że tata wie wszystko, mama wie najlepiej. I to, myślę, takie przesłanie do punktu drugiego. Chciałbym, aby w naszej dyskusji odnosić się ad meritum, a nie ad personam. I na tym chciałbym w punkcie 9 zamknąć obrady 34. sesji Rady Miasta. Dziękuję Państwu bardzo.